Dzień dobry Państwu, Krzysztof Roszniarski, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania Bankowości w Krakowie, przed której budynkiem znajdujemy się przy Alei Kijowskiej 14. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu o tym, jak będzie wyglądała nauka w semestrze zimowym roku akademickiego 2021 na 2022, który przecież niedługo się rozpocznie. Otóż, proszę Państwa, miło mi poinformować, iż przyjęliśmy koncepcję kształcenia hybrydowego, co oznacza, że zajęcia typu wykłady, gdzie ta liczebność Państwa w normalnych warunkach na salach wykładowych jest duża, będą odbywały się w trybie zdalnym, natomiast ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Oczywiście przy zachowaniu wszystkich reguł, do których Państwo są już przyzwyczajeni w związku z epidemią COVID-19, a więc będziemy prosili Państwa o używanie maseczek, o zachowywanie dystansu oraz o dezynfekcję. Proszę nie dziwić się, tego typu rygory są konieczne po to, abyście Państwo mogli i abyśmy wszyscy mogli spotykać się w murach uczelni i jak najlepiej wykorzystać ten czas, który wspólnie sobie poświęcamy. Tak więc ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria odbywamy w salach, czy w tym budynku, czy przy Armii Krajowej 8. Tak długo, jak sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Zatem zapraszam i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się wszyscy wspólnie. Ja wchodzę do budynku już dziś, a Państwo wejdą do niego już pewnie w najbliższych dniach. Bardzo dziękuję.